Dobrze, jeżeli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, to tak jak mówię, miałem nagrywać odcineczek z klikania lochów tutaj na zwiadowcy. Z racji tego, że połapałem sobie trochę pupilków, mamy tutaj o wiele więcej połapanych, trochę ponadrabiałem, można powiedzieć, nadrobiłem. Staty wpadły, przez weekend dużo salek 15 w gildii się pojawiło, już jakieś czarne gemiki. Generalnie postać dość mocno się wzmocniła, mamy naprawdę dobre procenty na lochy. No i będziemy to dzisiaj wykorzystywać. Mam tutaj jakąś bronkę jeszcze odłożoną. No, cosik tam poklikamy, zobaczymy jaki level wbijemy. Wypada troszkę nadrobić, bo ostatnio jesteśmy dość do tyłu względem gildii w ogóle, z tego co widzę. My tu jeszcze nie mamy, a nie, już mamy 200%, okej. Czyli wyprawy już mamy skończone. W tym momencie jest gituwa, z tego co widzę. Co się na koncie zadziało? Może jeszcze powiem na samym początku. Może najpierw wam pokażę w ogóle jakieś te portale do piekieł. Coś tu podobijałem. Siemanko, Amsiku, witam serdecznie. Hejo, pozdrawiam z panią Lampką. Z panki, witam cię serdecznie i pozdrawiam ciebie i oczywiście panią Lampkę również. Również pozdrawiam serdecznie. No, tu jakiś portal 29. Tu pierwszego też jakaś dobitka i nie wiem, czy dzisiaj w ogóle portalu nie zrobimy, ale to zaraz, jak wymienię tą brońkę. Siemanko, Zaba. Dobra, cyk. No i jeżeli chodzi o pupile, wczoraj na streamku klikaliśmy, kogo nie było. Tak naprawdę co? Ptaś nam padł za pierwszym. Ja w sumie nie wiem, czy tutaj to nie powinienem iść w oko. Tak szczerze. Mamy teraz lato. To chyba niepotrzebnie tego ptasia zacząłem karmić, wiecie? Ale dobra, kto by się tym przejmował? Wiki nam padł za pierwszym, na 10 trenerze to wszystko było robione, więc nic trudnego, ptaś tak samo. No i z... tutaj rysiem trochę się pomęczyliśmy, nie wiem ile, z 50 grzybów ze 100 może, ale też nam padł i tutaj mam tą walkę jeszcze z rysiem. Na oko masz 3%? Na 10 trenerze THC? Na pewno? Co sądzisz o tawernie i Hejma? No, że zamieniają zawodników, żeby nas z trzeciego miejsca Elevatora wywalić. Słuchaj, nie wiem Seba. A dobra, trener? No, no właśnie. Trenera bym musiał podbić na 11, a na razie z duszami jest licho, że tak powiem. Nie wiem Seba, co mam sądzić. Tu w ogóle poszukam runek na punkty życia. Mam chyba po 3% w tym momencie możliwość zdobycia. Nie ograłem weekendu epickiego ostatnio, bo mnie nie było, więc niestety na tym dużo straciłem. W dalszym ciągu mam trochę itemów bez runek, więc trochę to śmiesznie wygląda. W tym momencie maksymalnie, bo sprawdzałem przed streamkiem, 3% mogę mieć punktów życia, także pachołkom na razie nie zmieniam, bo nie ma to sensu. Tym mogę w sumie runki pozmieniać, żeby było około 10%. No tylko sobie pozakładam, żeby coś tam było, nie? Jak będę miał więcej runek, jak już będę mógł 5% na itemku zdobyć, to wtedy ubiorę wszystko. Na razie nie ma sensu. I czy coś tutaj się więcej jeszcze zadziało na tym koncie? Wydaje mi się, że nie bardzo. Żeby tak też pokazać na YouTubka. W ogóle możecie napisać pozdro i ty, bo to będzie szło na YouTuba. Co mam sądzić, Sebo? Wiesz no, każdy ma tam jakieś swoje taktyki, nie? W Shakesie różnie to bywa, nie? Pozdro kurwy z YouTube. No niemiło im napisałeś, ale okej, okay, niech ci będzie. Co mogę sądzić? No, każdy ma jakieś swoje taktyki. Shakes and Fidget jest grą, w której nieczyste zagrania są bardzo często praktykowane. Niestety tak to wygląda. Szczerze mówiąc, ja osobiście mam w to wyjebane. Niech tam każdy sobie robi co chce. Póki co jesteśmy top 2, póki co jakoś się trzymamy. Walka jest dość mocno close z tego co widzę. No zobaczymy jak to wyjdzie dalej, nie? Ja też się dzisiaj wzmocnię, to trochę ten elevator postaram się docisnąć, bo też z mojej strony jest lipa. Co do topeczki jeszcze wam mogę pokazać, w tym momencie wygląda tak. Bardzo dużo 300 leveli już się tutaj pojawiło. Ludzie z samymi dużymi czarnymi gemami, bo dużo salek 15 było w Tavern, Flotę, Order 66 i tak dalej. Więc się tutaj powzmacniali. Pozamieniali zawodników, nie wlicza im się kilku? Aha, okej. Okay. Okej, to tego nie wiedziałem. No wiesz, szczerze, czy będziemy na miejscu drugim, czy trzecim, czy czwartym, czy piątym, nie robi mi to jakiejś ogromnej różnicy. No, więc tak to ogólnie się tutaj prezentuje. Z tego co widzę. No my tutaj odjechaliśmy dość mocno, jeżeli chodzi o nasz level. W sensie, mówię to w negatywnym sensie. Strasznie, strasznie niski, ale dobra, no dzisiaj spróbujemy coś nadrobić. Z itemkami bez runek nie będzie to łatwe, ale nic. Szukam teraz tak, broni przede wszystkim. Brońki musimy z jakąś lepszą runką sobie znaleźć. I szukam jeszcze punktów życia, żeby chociaż 3% było.
To też na pewno spoko. W dalszym ciągu nie mogę mieć full setu na awkę, jeżeli chodzi o mój stojak, więc tym też się muszę wstrzymać. Ale dobra, na razie nas interesują punkty życia. Maksymalnie mogę mieć chyba 12% w broni, więc 10 mnie bardzo nie interesuje, żeby chociaż 11 było. Premia do PD, odporność na ogień. O, są punkty życia, dobra. Punkty życia sobie wymieniamy. Zacznijmy może od tego, bo tutaj nie mamy wcale. To mogę wyrzucać, bo rozmontowania to i tak dzisiaj zużyjemy pewnie. Ja tutaj tylko się skupiam na runkach i tak naprawdę tyle. O, na przykład tutaj kolejna. Od razu sobie damy w buciki. Też możemy sprzedać. Premia do złota. Może nam jeszcze jakiś itemek polecić z runką, to wtedy podmienimy. Tu mamy 11%, to możemy od razu podmienić dla, niech będzie Barbara. Niestety zwiadowca w dalszym ciągu nie ma broni z runą. No, jest to konto zaniedbane. Jest to konto zdecydowanie zaniedbane. Tu jakby myślę, że nikt mi nie musi o tym mówić. Znaczy może nie tyle co zaniedbane, po prostu... No nie no, zaniedbane, zaniedbane. A zwykła ile mu da? Wiesz co? 68. No niby sporo, ale liczę, że mi coś dzisiaj poleci z jakiejś wieży albo z czegoś, wiesz? Także na razie się wstrzymam, wymienić zawsze można. Dobra, tu mamy znowu 11. Też sobie podmienimy, możemy wyjebać. Dobra, i jeszcze dwa itemki, punkty życia 3%. Już 3/4 Energizera? O, to Delfik, możesz napisać, co w ogóle ten Energizer daje. Bo jestem ciekaw. Zgaduję, że po prostu jakieś potki losowe. W sensie losowe, no. Może na przykład komplet potek albo coś takiego. Ale to by w sumie musiało rozpoznawać, jaką klasą gramy. Ale... Możesz napisać, no, jak już odbierzesz. Sam jestem ciekaw. Co? O kurwa. Dobra. No to już znaleźliśmy broń. W takim razie. No rozrzut słaby, ale dla Kunegundy... Dla Kunegundy zajebiście. I to możemy od razu dać do kibla, żeby już dzisiaj było z głowy. Odzysk klejnotu. Dobra. Kunegunda już ma. To tak wstępnie, spokojnie. No daj te punkty życia, proszę. Ja już tu chcę zacząć klikać. O, dobra, mamy to. 3% i tutaj sobie zamieniamy na 3%. Nie wiem THC, w sensie ile my mamy? My mamy chyba 7%. A, nawet 6. Mamy 6% na czarne gemy. No nie będę tego teraz skipował. Jest to za drogi biznes. A procenty i tak mam zajebiste na co niektóre lochy. Tutaj mamy słaby rozrzut. To jest w ogóle broń z kibla, która mi poleciała. Ale... Wymienimy tymczasowo tak samo. Tu musimy odzyskać klejnot, pyk. Może sobie itemki jeszcze poulepszam razy dwa. Żeby tam sam metal zużyć, bo go mamy sporo. I zaraz robimy portal i lecimy w lożki. Sianko Czerwonka, czy jest możliwość, że ci nie doszło potwierdzenie? Zdarza się to, jest taka możliwość, że ci na maila nie przyszło to potwierdzenie, aczkolwiek jest to rzadkie. Upewnij się, że sprawdzasz na pewno maila, którego masz połączonego z Shakesem, no nie? Dobra, pyk. Mówiłem, załóż jakoś. No mogłem niby, ale... Przecież nie będziemy się aż tak napinać. Dobra, to raczej zrobimy bez problemu, to jest maguś. Dokładnie. Pyk. I co ja tu jeszcze mogę zrobić przed sprawdzeniem procentów? Chyba tyle. Wydaje mi się, że tyle. Itemki poulepszane. Dobra, sprawdzamy procenty. Moje najwyższe procenty. 88%. Smoczy skarbiec. Lecimy. Na wieżę mamy 81%. Smoczy skarbiec. Najpierw tutaj. Cyk. To są takie gówno lochy, że nawet ich nie sprawdzam. Ale zawsze tam coś ich poleci. Poklikamy sobie, 256 level, kurwa, no ciekaw jestem, który dzisiaj dobijemy, mamy 257, no kurwa, jakiś, nie wiem, 270, wydaje mi się, że dobrze by było dobić, jeszcze wiedźma, czekajcie, tu mam zaczarowane, dobra, to niech na razie sobie leży, czy my to w ogóle zamkniemy, teraz jest jakiś zwiad, może na tym magu się zatrzymamy kolejnym, dokładnie. Zwiad jeszcze nam padł i teraz mamy magusia, a potem sprawdzimy. Teraz wieżyczka, żeby jeszcze pachołki poprzebierać. To nam też ładnie powinno siadać. Dobra, mam z konta bankowego, bo na maila nie przyszło. Jest możliwość, żeby gdzieś na PW, bo wiesz, dane itp. A Ires, tak jak ci mówiłem. Albo na Discordzie na PW, albo na mailu moim, którego mam podanego na kanale. Albo na Instagramie. Gdzie sobie życzysz?
Nie ma najmniejszego problemu. Która to jest w ogóle wieża? 81. No to już powolutku... Powolutku powiedzmy, że zbliżamy się do zamknięcia tej wieży, ale to jest dopiero 260 level. Wieża się zamyka tak na około 300, nawet później trochę. Ale okej, co mi tu leci w ogóle? Mamy jakąś brońkę dla maga. 9%, ale nam sporo daje. No ale dobra, mogę zamienić tą runę. Niech będzie 11. W ten sposób. Tutaj plus 29. Niech będzie tak. Masny Ben wrócił, ale gdzie wrócił? W sensie co, wydał jakąś nutkę, czy o co chodzi? Laczki dla Barbara, plus 18 i trzeba dziurę robić, to chyba nie ma sensu. Tu plus 13 to też nie ma sensu. Laczki na wszystkie staty, no to nie ma sensu. I to sobie zostawimy do kibelka, a to mogę powypierdalać, bo i tak jeszcze będziemy mieć dużo... Dużo, powiedzmy, itemków. Dobra, trzeba wydać golda, bo golda mamy naprawdę sporo. Ferrari jest odklejony, przecież tańcuła go rozkurwi. A widziałem coś tam, widziałem wczoraj jakieś shoty z tego Cage'a. Ale jakoś mnie to nie jara. W ogóle ten Fame 19, moim zdaniem, jedna z chyba słabszych kart, wydaje mi się. W ogóle jeżeli chodzi o jakieś tam wszystkie karty Fame'u i tak dalej, to jedna z nudniejszych, moim zdaniem. Na spokojnie. Fajna karta walk. Nie no, Faren. Spójrzmy prawdzie w oczy. Moim zdaniem, w porównaniu do na przykład Fame Friday, tego pierwszego, no to strasznie zaniżony poziom, nie? Ale no wiadomo, każdemu się co innego podoba. Jeszcze nie ma takiego wow, dokładnie. Jeszcze jak ten Diablo zrezygnował, ten Diablo, chyba w ogóle ten main event, Diablo, z kim on tam miał być, z tańculą. To chyba miało być coś takiego, co by ciągnęło ten Fame, no nie, tą edycję. Ale, no nie wiem, no, znając życie i tak obejrzę. Ale bez jakiegoś wow, nie? Bez jakiegoś tam, powiedzmy, podjarania. Dobra, wieża na razie stop, bo coś tu nam dalej nie idzie. Strefa mroku. Teraz mamy tego, wściekłego wilka. Tu nam powinno ładnie popadać. Mi się podoba. Ważne, żeby było show i żeby się po mordach napierdalali. No tak, no myślę, że to akurat spełnią, nie? Myślę, że z tym nie powinno być problemu, więc raczej, Farenik, będziesz ukontentowany. Tylko walka z Zajupok ciekawa? Znaczy, lubię Xayo. Kiedyś w chuj czasu spędziłem u niego na streamach, więc czuję jakiś tam sentyment, powiedzmy. Ale... No nie wiem, no, ta walka z Franiem... Nie wiem, czy to będzie jakiś wow. Dobra, to możemy zamienić. Zawsze to parę średnich na plus. To możemy rozmontować jeszcze i to sobie... Oj, mamy rózgę dla maga znowu. Plus 4, 10% i na 3 staty. No zamienimy. Odzysk klejnotu, cyk. Dobra, walka Amadiego ciekawa, inne też. No, każdy ma swoje zdanie, nie? Każdy ma swoje zdanie zdecydowanie. Kurwa, jak nam to łatwo poszło w ogóle. I znowu, dobra rózga, no ale już nie będę zamieniał. Mamy jakiś paseczek, plus 35, cyk. Pyk i pyk, odzysk klejnotu. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, strefa mroku na razie nieodblokowana. Teraz możemy poskipować, dokładnie. Teraz przy okazji, jak i tak będziemy szukać klucza, to możemy poskipować i dzięki temu jakieś czarne gemiki może jeszcze zdobyć. To daje fajnego boosta. Lecimy dalej. Duży na siłkę. Zrenka. Siła. Kurwa mać. Chociaż... Nie, może na razie to ja doklikam resztę tych dużych procentów, bo... Powiem wam tak, kopanie kurwa na tych kwaterach to jest taka drożyzna, że to chuj. To mogę sprzedać, damy Kunegundzie jakiegoś, bo Kunegunda ma strasznie chujowe te gemy. O, Kunegunda w ogóle w tym nie ma gema. Ciekawe, ale już ma, okej. Okay. W broni ma słabego gema? Tak, ale w broni i tak się nie liczy razy dwa, no nie? W broni się liczy razy jeden, więc w sensie u pachołków. Więc bez znaczenia, co ja tam wymienię. Dobra, spróbujmy jeszcze parę skipków. No lecą na zrękę. No ale daj mi klucz do kurwy. Nie no, nie wytrzymam zaraz. Dobra, dzięki. Mój ulubiony moment.
generalnie, kopanie czegoś takiego, tutaj cyk i powiedzmy, że to wymienimy, dobra, Kunegunda trochę wzmocniona, lecimy dalej. 259 level, tu nam jeszcze powinno fajnie padać, dokładnie, 260. Co? Co zrobiłem? Co? A! Ja pierdolę. Dobra. Spokojnie. Zaraz podmienimy. Cicho. Nie zauważyłem. Cicho. Inteligentna kunia. Słuchajcie, no. Dopiero teraz zauważyłem, że w wisiorku nie miała gema, nie? I latała sobie bez gema, tak o. Także ta inta nic nie zmienia. Zaraz pewnie nam wyleci. Nie śmiejcie się. Ja pierdolę. Powiem wam, taka była reakcja na czacie, że się wystraszyłem, co ja w ogóle odjebałem. Że aż tak zareagowaliście. Ale luz. Zmienimy jej zaraz. Dobra, cyk. Kolejny nam padł, 261. I teraz mamy kolejnego maga. Przesadzona w chuj reakcja imo. No trochę tak. Sam się kurwa wystraszyłem, że coś nie wiem, coś odjebałem dziwnego. Teraz jest jakiś woj, teraz do końca już mamy wojów, dokładnie. Cyk, 263, kurwa ładnie te lochy nam idą, tak szczerze. Ja wyjebałem z półtorej koła grzywa, mając czapkę nie na swoją statę. Zdarza się. No nie zauważyłem. Ale trudno, to akurat jakoś dużo nie zmienia. To możemy podmienić przy okazji. Teraz tak, dla woja mamy trochę rzeczy. Na zrękę, plus 48 i punkty życia od razu. Fajny itemek podmieniamy. Tu dla Barbara mamy czapkę, która daje w chuj. Również wymieniamy. Czemu u siebie nie sprawdziłeś tego? A nie wiem w sumie. Poczekaj. Tutaj plus 7 to zostawiam i tu już same na wszystkie staty. Dobra. Na razie niech będzie. Lecimy dalej. Teraz mamy ducha wulkanu. Czy jego jeszcze pokonamy? Chyba powinniśmy, jak to jest woj. A poczekaj, co ja dałem kuni? Ten, tak? 273. O kurwa. No to mogłem dać sobie, no. Masz rację. A, trinket jeszcze. 322. 261. No to też mogłem dać sobie, no, masz rację, ale spokojnie. Niedługo będzie event epicki, przebierzemy się tutaj na tip-top, już na wyższym levelu. Nie ma żadnego problemu. Ja pierdolę. Co? Forma dzisiaj jest bez kitu. Ostatnio to w ogóle jest forma. Jest taki fokus na ogarnianiu konta. Masakra. Okej, lecimy dalej. Hemoridor jeszcze mogę ubić. Tutaj, dokładnie. Czy tego magusia też ubiję? A to może później, na razie na pałę nie będę. Robert Marketingowiec. Na niego mamy 18%. I to nam da w chuj expa. I to sobie obejrzymy w ogóle, bo to będzie jakaś ciekawa waleczka w miarę. Pyk. 265, okej. Okay. Zakochany chłop. Cosik w tym jest, no. Co ci mogę powiedzieć? Muniszku, dobra. Plus 26. Słabe. Nie ma co podmieniać. Sianko, syn kurwy twojej mamy. Witam cię serdecznie. Miło, że wpadłeś. Nordyccy bogowie, Heimdall. To jest ten. Jego jeszcze ubijemy, dokładnie. Kapelusz gadki, 2,5%. Kapelusz gadki to jest... Gdzie on jest? To jest szkoła magii, dobra. Jego jeszcze ubijemy. Dawaj. Mi też lochy oddają, ciągle coś klikam i mam powyżej 15% na coś? No i zajebiście. No nie, no ja tutaj już... W sensie tak, no mówię, te pupile połapałem, runki coś tam powzmacniałem i tak dalej. No i w ogóle lochów nie klikałem, bo czekałem na ten odcinek, żeby nagrywać, nie? Więc my tutaj mamy spore zaległości, jakby nie patrzeć. I jeszcze tornado, właśnie, kurwa. Zapomniałem o tornadzie totalnie. 265 level. O kurwa, ale to tornado nam jakoś dużo nie daje w tym momencie. I mamy mało miejsca, więc trzeba będzie sprzedawać co chwilę.
ale procenty pojebane, no jak na 13 piętro nam już się 20% prawie zrobiło. To sami widzicie, jak to wygląda. Ale dobrze, nadrobimy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co dzisiaj w ogóle chce ta? Koszuleczki, okej, w sensie zbrojki. Koszuleczki, kurwa. Piękna sprawa. Podesłałem mi, przepraszam za utrudnienia. A gdzie mi podesłałeś Iris? Chyba na maila z tego, co widzę. Dobra, to po streamku ogarniemy. Trzymaj się, Andrzej, trzymaj się. Miłego wieczorku. A, na Discordzie? Okej. Pewnie następny też padnie, też tak myślę, no. Ale na razie chcę poubijać to, co mogę, że tak powiem. To, na co mam najfajniejsze procenty. Kurwa, no ciągle mi się myli. Tornado. Lecimy dalej. Jeszcze tutaj podstawy nam wpadną. Bo ten goldzik rośnie, więc to też spoko. Jezu, jak ja tego tornada długo nie klikałem. Teraz jakiś wojek. No dobrze by było jeszcze z jeden level wykręcić tym tornadem. Dokładnie, 2, 6, 7. Kurwa, jaka nuta w ogóle. Ja pierdolę. Lecimy dalej. Teraz jest jakiś woj. Jeszcze zajebie na weekendzie, ale już ze screenem? Spoko, Iris. Tak jak mówię, rozstrzygnięcie giveawaya jest w poniedziałek. Na streamku będzie, od razu na starcie streama pewnie o 18:00. Więc do poniedziałku jeszcze można podsyłać. Zwłaszcza, że teraz promka jest ponownie, tak jakby, nie? W ogóle od dzisiaj jest promka na grzyby do niedzieli. A chyba widziałem na ogłoszeniu, że od jutra do niedzieli będzie jeszcze promka na klepsydry. O ile kogoś to interesuje w ogóle. Mi wiadomość z YouTube'a usunęło. Munik, staraj się nie używać tych cyferek po hashtagu, jak podajesz Discorda. Po prostu napisz Munik. Ja będę wiedział, że to ty, nie? Akurat wiesz, takie osoby, co się tak aktywnie udzielają na Twitchu, to ja kojarzę. To nawet nie muszę jakoś tam bardzo udowadniać, że tak powiem. Municzek mam? Okej, no. Nie ma problemu najmniejszego. W ogóle widziałem, że pod tym filmem bardzo dużo osób zostawiło komentarz bez żadnego kontaktu do siebie. W sensie pod tym giveawayowym. No i... no zasady były jasne, nie? Trzeba jakiś kontakt do siebie podać. Więc jak widziałem komentarze, na których ktoś napisał siema i tyle, no to chyba nawet jak wylosuję taką osobę, no to raczej ją skipnę i pójdę do kolejnej. No bo jak ja mam się z kimś takim skontaktować, nie? To jest jakby... no nie wiem. Na YouTubie... kiedyś jeszcze na YouTubie była opcja prywatnych wiadomości, w sensie, żeby pisać. Dawno, dawno temu. Także no jeszcze pół biedy. Ale teraz nie ma takiej opcji. Więc nie mam totalnie pojęcia, jakbym mógł z taką osobą jakoś nawiązać kontakt, żeby jej wysłać nagrodę. Więc no mówię, zasady były jasne. Raczej takową skipniemy. Dobra, no już tu idzie trudniej z tego, co widzę. Odpisz na siema. Bez kitu. Też odpiszę siema i będzie git. Ale no, paysafe kardzika nie dostarczy. Kurwa, no nie padnie nam on już? Dobra. Na razie przerwa. Teraz tak, z rękę jeszcze dociśniemy. Czy do 2300 mi się uda? Nie, za chuja mi się nie uda. Za droga jest ta zręka. To jeszcze możemy sprzedać. Tu jeszcze damy i okej. I sprawdzimy jeszcze raz procenty. 10% na Wacława podwykonawcę. Co ciekawe. Dobra, lecimy. A, miałem w ogóle mówić. A nie, oglądaliśmy to, dobra. 10% na tego, lecimy. To może jeszcze kolejny padnie w sumie. Zobacz od razu, ile na motu masz. No, zaraz sprawdzę, no. Dobra, pięknie. 269. Kolejny paseczek będzie do kibla. Obejrzymy od razu. Pyk. I jak to się sprawdzało? 13 piętro, pozostałe. Motu 3,51. Dobra. To idziemy za ciosem i klikamy też motu od razu. Jego też ubijemy. I potem na Wacława mamy... 0,13. To już Wacława sobie na dzisiaj odpuścimy. Kurwa, no muszę nadrobić, nie? Miałem, mówię, z tego odcinek nagrywać. Ale już kurwa... no wyśmieją mnie w tej gildii. Jak to w ogóle teraz wygląda? No, teraz już jesteśmy w drugiej połowie gildii, nie?
Także trochę lepiej to zaczyna wyglądać. O, pięknie. 270. Cyk. Mamy jakiś plus 75. Dobra, dawaj mi to. Dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu. Od razu ulepszymy razy 2. Co tutaj dziś... i nie mam golda, dobra, to zaraz. I tak, czy mamy jakieś punkty życia tutaj pod ręką? Nie mamy, dobra, to muszę znaleźć w takim razie. Kolejne punkty życia. To już będą piąte, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak, czyli już będę miał... Szukam, no. To już będę miał 15%, jak jeszcze jedną ogarniemy. To zajebiście. Wcześniej byłeś w trzeciej połowie? Nie, wcześniej byłem w tej dolnej połowie, a teraz już jestem w górnej. Może być, ziomeczek, może być. Jeżeli napiszesz, że masz w informacjach o kanale Discorda, to ja sobie tam zajrzę, no. Ja też nie jestem taką kurwą, żeby coś takiego od razu odrzucać, nie? Ale jeżeli do kogoś nie ma zupełnie żadnego kontaktu, no to co ja mogę zrobić? Czekajcie, ile my mamy na wieżę, bo mi golda brakuje. 4,40, dobra, to wieża jeszcze padnie. Tylko po tego goldzika. Dobra, pięknie. No i co? Muszę coś zacząć sprzedawać, bo już nie mam rozmontowań dzisiaj. Jebać to. 3%. Zamień runki. 3%. Pyk. Cyk. I co? 15? 15. Dobra, ideolo. Przejdzie Iris, no. Przejdzie. Chociaż ty w sumie do mnie na Discordzie napisałeś, więc wygodniej chyba będzie podać Discorda jak dla ciebie. Na co ja jeszcze potrzebowałem golda? Bo chyba na coś potrzebowałem, ale nie wiem na co. Dobra, jebać na razie. Co dalej? Kwach Argus. Kwach Argus 5%. Dobra, pięknie. Król. Na króla mamy 4%. Hemoridor to jest. Kurwa, mi się mylą te lochy. Tutaj. Dawaj. To jest Maguś. On jeszcze padnie. Czaru Wiedźmy, dobra, bez kitu. Dziękuję wam ślicznie. Czaru Wiedźmy. I lecimy dalej. Tak, no ten czar, choć w sensie to jest to, co w najazdach na innych graczy. No, powiedzmy, że się przyda. Zawsze to więcej goldzika. Sianko Szymuś, sianko, witam cię serdecznie. Co tam? No są lożki klikane. Jest nadrabiane EU5. Żeby się ze mnie nie śmiali, że jestem gównem jebanym w gildii. W ogóle ostatnio ktoś do mnie z gildii pisał, w sensie jakaś osoba wyżej postawiona, nazwijmy to, czy na pewno nie będę tutaj kończył gry, bo tak się opierdalam. Także no trzeba trochę nadrobić, nie? Dobra, chociaż dobra, może teraz następna strefa mroku. Siłka. A, ja mam tylko jedno miejsce, ja pierdolę. To będzie ciężkie. Chłop, co 200 w 3 dni zrobił? No tak, ale wiesz. Dobra, widzicie? Mamy zrękę, a wy się śmialiście ze mnie. I teraz podmieniamy intę na zrękę i jest ideolo. No, i jest kluczyk kolejny. Cyk. Dobra, dawaj mi to. Cyk, 271. Dobra. Jakaś brońka. Plus 20. Rozrzut gorszy. Runka ta sama. Chyba pierdolę to. Na razie. Lecimy dalej. Teraz jakiś zwiat. Tu generalnie powinni padać. Chyba sianko, misiek. Chyba do kolejnego maga powinno być w miarę łatwo. A te lożki już nam zaczynają dawać sporo expa. Dokładnie. Teraz chyba jeden loch to jest pół levela około. Jak się nie mylę. Plus 16. To wypierdolę, to zostawię. Mam do ciebie pytanie. Wiesz, jak u tego Niemca dołączyć do tych loterii z kołem? Misiek... Nie mam pojęcia. Nie śledzę w ogóle oficjalnych... Trzymaj się, Lukas, trzymaj się. Miłego wieczorku. Nie śledzę w ogóle oficjalnych streamów, nie oglądam ich i nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działają te ich losowania. Może ktoś z czatu ci pomoże, wiesz? Ja nie mam pojęcia. Jak tam dołączyć? Dobra. Lecimy dalej. W przypiętym komentarzu dają linka, gdzie musisz wejść. I musisz wejść w niego i kupić jeden ticket. O, okej. Okay. To ciekawe. Dobra, znowu mamy runkę 3%. Wypadałoby dać Kunegundzie w takim razie.
To jest to. Ile to nam daje? Kurwa, te itemki Voya strasznie dużo kryształu dają. Jak tak patrzę. To możemy zrobić cyg i cyg, okej. I tak, teraz mamy Magusia. Dobra, to kolejne sprawdzenie. Okej, mamy tak, na Smoluma 2%. To jest jeszcze Hemoridor, zwiadowca. Na istotę pozaziemską mamy też niecałe 2, więc ją jeszcze klikniemy. Na wieżę mamy też niecałe 2, na Puszusia 1,15. I to są jedyne lochy, które w tym momencie jako tako możemy kliknąć. Czy będziesz nim od razu startował? W sensie nekromancerem? Jeżeli będzie wychodził na EU8, to tak. To od razu gramy z nim z bomby. Jeżeli będzie wychodził na EU7, a tak mi się wydaje, że będzie, że właśnie z EU7, a nie z EU8, to pogram nim, myślę, pierwsze 3 dni. Po prostu potestować, jak sobie radzi, jak on tam działa i tak dalej, nie? Bo na EU7 i tak nie planuję grać long term, więc tylko dla testów. Kurwa, czy jest sens to klikać w ogóle? Jak to nam daje tyle expa, co nic? Chuj. Strefę mroku lecimy. O, właśnie. Lecimy strefę mroku. I lecimy... Jeszcze tą wieżę może potem. Ewentualnie. Bo te lochy to i tak nam... chuja zmieniają tak naprawdę. Dobre buty plus 30 al. W sensie, że... A, że na Kunegundę? No w sumie tak, no. Możemy podmienić. Zaraz dostaniesz rajda znowu chyba? No śmiało, śmiało, niech dają rajdziki. Trzeba podbić troszeczkę średnią. Pamiętaj, by nie zostawiać na piramidzie 10, jak dojdziesz, bo sfiksowany już jest. Pamiętam, Delfik, dziękuję, no, ale pamiętam. Nie będę zostawiał. Kurwa, no i następne buty. Pancerza tracimy. Ale plus 50 głównych. A wymieniam, no co? Jest jak jest. Piękne, kurwa. A na EU8, jeśli wyjdzie EU7. Horpyn, jeżeli na EU7 wyjdzie Necromancer i go potestuje, to na EU8 nim zagramy, no. Tak już long term i na poważnie. Bo mnie z levelem przegonisz? A który ty masz level? 274. Brzmi jak wyzwanie, Ceronix. Brzmi jak jakieś wyzwanie. I chętnie się go podejmę. Jest ankieta, do kogo rajd na oficjalnym? No to kurwa. Ty, aż sam na siebie zagłosuję. O, bez kitu. Neutral. Kurwa, do Tunego wszyscy chcą. No nie, no. Niemieckie community mnie... rozpierdala. Chociaż szczerze mówiąc, to wczoraj się taki młyn zaczął dziać, jak mi dali tego rajda, że nawet nie wiem, czy chcę znowu. Za dużo was było. Nie ukrywam. Dobra, teraz może jakąś wieżyczkę jeszcze. Nie, ale tam jest większość ludzi z Niemiec, no nie? W sensie większość Niemców ogląda, tam powiedzmy tak aktywnie. To nic dziwnego, że Niemiec wygrywa. Jakby wszyscy weszli i zagłosowali, może by się udało. Żeby średnią podbić. Munik, co ty piszesz? O, jeszcze nam siadło. Coś na siłkę. Plus 91. Holy shit, man. Tylko tu mamy... ale jebać te punkty życia na razie. I tak będę zaraz zmieniał. Kolejny woj, ale dobra, nie klikać na pałę. To jest najgorsze, co możemy zrobić. 0,44 mamy na wieżę. 0,69 na przybysza z kosmosu. To co, może jeszcze jakieś tornadko? Fast głosować? Nie, no jebać. Jebać. Dobra, jeszcze nam siadło. Okej, może jeszcze to tornado pójdzie. No i taki 2,75 bym chciał dobić. W ogóle w chuj dzisiaj leveli wbiliśmy. Nawet lepiej niż przypuszczałem. Ale wiecie, żeby to takiego okrągłego dobić i by było ideolo, nie? I to sprzedajemy.
Magusie to łatwo padają chyba w tym tornadzie, dokładnie. Kolejny zwiadek. Następny zwiadek. Nie no, chyba... Chociaż może? Mówić, że levela to już chyba tutaj nie dobijemy. Sianko Lukas, witam, witam. Lukas, jak widzisz, trochę nadrabiam. Nadrabiam trochę EU5. Żeby nie być aż tak w tyle, jak ostatnie dni. Kurwa, i teraz woj. 300 na ludziku? Nie, nie, 300 to nie. Bez epika nie ma opcji. Ale nie wiem, ile dzisiaj wbiłem leveli, czekajcie. A, już tutaj nawet tego nie mam. No ale miałem chyba 257? Chyba, chociaż nie wiem, coś koło tego. 256? No. No to 19 leveli. W sensie jak dobiję 275, no nie? Dobra, powiedzmy, że jeszcze na niego 40 grzybów. Zobaczymy, czy nam się jeszcze odblokuje dalej, cokolwiek. I może jeszcze pójdziemy do tego maga. Na niego mamy niby 0,69 tylko, ale może, kto wie. Fajnie, dobra, się, kurwa, i następny wojno, nie wytrzymam. Dawaj, dawaj. Nie, nie, nie kopałem, ale nie kopę już klucza. Bo raczej za dużo tam nie zrobię, a nie mam już grzybów za dużo. Dobra, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy Magusia. No ten Magus chyba padnie jeszcze. Chociaż tam drugi to i tak mag, no właśnie. A tą strefę mroku jest najlepiej robić jedna po drugiej. Dobra, mamy 275. Ile razy podchodziłeś do rzucania EFI-ka? 0. Nie planowałem rzucać. A czemu pytasz? Nie no... To jest dla mnie takie, wiesz... Siedzę sobie przy kompie, to coś tam, żeby robić, nie? Żeby czymś ręce zająć. Ale... Jakby nie wiem, coś się zaczęło dziać, czy coś... To nie mam zupełnie problemu, żeby to wyjebać. Także... U mnie to nie działa jak jakieś niesamowicie duże uzależnienie, powiedzmy. Wiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że nie wiem, nie zajaram cały dzień i kurwicy dostaję. Na szczęście czegoś takiego u mnie nie ma. Mam Ceronix, oczywiście, że mam. Słuchaj no, bez tego to by nie było sensu, nie? Dostałem dwie potki XXL na szczęście i jedną na wytrzymałkę. Okej. Czyli gówno. Szczerze mówiąc, ale dziękuję ci pięknie za informację, Aquamarun. No cóż, no zdarza się. No siądzie to jeszcze czy nie siądzie? Dobra, powiedzmy 60 grzybów jeszcze na niego. 60 grzybów. Kiedy ostatnio nie paliłeś cały dzień? No chyba w listopadzie jakoś. Coś koło tego. Nie no, musiałem się zastanowić. Ja nigdy fajków nie paliłem, e-fajka kupiłem tak o i od paru miechów jaram z nikotyną 12 mg. Haha, też nie mam jakichś ciąg od mocnych, ale odruch sięgnięcia jest mocny. A czy wiesz, ja to najbardziej lubię z rana, bo jak wstajesz i sobie zapierdolisz właśnie busiora, to od razu jesteś taki bardziej pobudzony, że tak powiem. Jest pizda z rana? Dokładnie, dokładnie. Aż się miło siedzi bez kitu. Dobra, ten nam jeszcze padł. Plus 77, okej, to już nam daje sporo. Troszkę słabsza runka, ale niech będzie. No i teraz mamy maszynę do zabijania. Okej, no ostateczne sprawdzenie procentów, ale zaraz pokażę przejścia na zwiadowcy, bo widziałem, że ktoś tam pytał. Ale...
No już raczej dzisiaj końcówka. 0,48. No mamy jeszcze trochę golda. Możemy go wydać. Pyk. Dobra. Sportowe 150 grzybów. Sportowe 150 grzybów na dobitkę. Padnie to fajnie, nie padnie to trudno. I kończymy. I tak już dzisiaj, no, nadgoniłem. Jak masz twierdzę rozwiniętą już? Buduje mi się 14 twierdza, kwatery 12. No i w zasadzie tyle. Zbieram sobie teraz te surki z Elevatora, żeby tą twierdzę na 15 wbić, żeby też salkę 15 zrobić. Bo też trochę wstyd, że już sporo osób ma, ja nie mam jeszcze. No, coś ich takiego, nie? Dobra, dawaj tą maszynę do zabijania. Padnie na 151 grzywie. No, za znane życie się nie zatrzymam po 150, tylko jeszcze tam trochę poklikam, ale bez jakichś szaleństw, nie? Bez większych szaleństw. Tam podczas tych Twitch dropów, to oni mają średnio po 2-3 tysiące widzów. To tam jest kurwa taki młyn, że ja naprawdę współczuję temu prowadzącemu, że musi z tym jakoś handlować, nazwijmy to. W sensie, że... Rozumiesz. No ja bym nie dał rady. Ja nieraz jak mam 100 osób na streamie i jest taki kurwa młyn, to mi czacha paruje. Także ten ziomek naprawdę... No musi kumać, nie? W sensie kumać. Musi po prostu być przyzwyczajony do czegoś takiego, nazwijmy to. Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się twój vibe. Ayres, dziękuję ci ślicznie. Bardzo miło mi to słyszeć. Ma tryb powolny? A, no to trochę załatwia sprawę. Ale no i tak. Profesor ma mniej do powiedzenia, aniżeli dwóch meneli spod budki z piwem. Demokracja nie działa. Okej, okay, rozumiem twój punkt widzenia. No ale... Znaczy, ja się osobiście spodziewałem, że wygra Necromancer, nie? Dla mnie to nie było jakieś zaskoczenie, więc... Więc no wiesz jak jest. Siemanko Dawski. Dobra. Niestety, nie wyszło, nie wyszło, ale 19 leveli wbitych, nadrobiliśmy, wskoczyliśmy do góry gildii znowu, można by powiedzieć. Bo tutaj widzimy, że Sepko ma 275, Mei, więc jesteśmy na górze gildii, nadrobiliśmy. Mam nadzieję, że gildia będzie ukontentowana. Znowu robimy przerwę i za jakiś czas znowu klikamy. No i jakoś tam to się będzie pchało do przodu, nie? Czy coś tu jeszcze mogę ogarnąć? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na ten moment wszystko zostało nadgonione, że tak powiem.